Dzień dobry, siemanko, witam was bardzo, bardzo serdecznie, ja jestem VRC, a to jest Football Manager 2022 i jednosezonowa przygoda, challenge, wyzwanie Schalke 04 Gelsenkirchen, które planujemy wyciągnąć z drugiej Bundesligi już w pierwszym sezonie, jako oczywiście spadkowicza z Bundesligi pierwszej. No i słuchajcie, mamy 19 lipca roku 2021, przed nami pierwsze spotkanie właśnie w ramach drugiej Bundesligi, to jest kolejka numer 1, gramy z Hamburgiem, bardzo ciężki przeciwnik na samym początku, ale może to i lepiej, bo od razu będziemy widzieli, ile ta drużyna jest warta. Od razu będziemy widzieli, jak wchodzi nam ta taktyka, którą będziemy próbowali zagrać, a my próbujemy grać tutaj taktyką, czy właściwie ustawieniem, jakie jest w Schalke preferowane, czyli 3-5-2. No, formacja jest taka, jaka jest w Schalke. Natomiast polecenia i gra zespołu, no to jest zupełnie inna sprawa, bo ja meczu w Schalke tak naprawdę nie oglądam, ale też nie chcę kopiować tej taktyki 1-1 i może to i dobrze, że nie oglądam, bo może bym się jakoś tutaj sugerował, a tak nie muszę. Gramy piłkę krótką, gramy piłkę techniczną, chcemy wymieniać bardzo dużą ilość podań i mam nadzieję, że to się uda. Mam nadzieję, że tak to będzie wyglądało w meczu z Hamburgiem, a potem w meczu, nie wiemy jeszcze z kim, a wiemy z kim, z Holstein Kiel, bo ten mecz jest tydzień później, natomiast 7 sierpnia jest spotkanie w ramach pierwszej rundy Pucharu Niemiec, ale Puchar Niemiec nie jest dla nas w tym momencie istotny, dla nas istotna jest Liga. Jeżeli chodzi o mecze towarzyskie, zagraliśmy dwa, w pierwszym, czy w drugim odcinku właściwie, czyli w poprzednim, graliśmy mecz z Rayo Vallecano, bardzo dobre spotkanie wygrane, 1-0, no i w drugim meczu pokonujemy Hansa Rostock 3-1, słabszy. Lepsza pierwsza połowa, lepsza druga i tutaj bramki Rodrigo Zalazara, Marka Rządkowskiego i bramka samobójcza w 52 minucie Tomasa Meissnera. No i tak wyglądają te dwa mecze towarzyskie. Nie było tutaj długiego okresu przygotowawczego, nie było po prostu na to czasu. Dostajemy to Schalke, mamy dosłownie kilkanaście dni przed meczem z HSV Hamburg, no i musimy wykorzystać to maksymalnie, żeby tutaj zrobić dobry początek sezonu, żeby zrobić dobre wyniki. Czy to się uda? Zobaczymy. Nie mam zielonego pojęcia, jak to wszystko tutaj będzie na początku funkcjonowało. Wiem natomiast, że kontuzji doznał Marcin Kamiński i to jest przepuklina pachwinowa, nie będzie go niestety przez około miesiąc, będzie niedostępny, no i prawdopodobnie zastąpi go w obronie Dries Wouters. Nie ma innego tutaj wyjścia. Za chwilkę sobie wybierzemy pierwszy skład na mecz z Hamburgerem. Nie będę na razie analizował HSV, ponieważ chcę zobaczyć bez żadnych dodatkowych detali, bez żadnych tutaj zakłóceń, jak ta taktyka będzie wyglądała. I tak jak mówię, dobrze, że będziemy mieli tutaj scouting, pomijamy, tak? No bo na dobrą sprawę scouting jest nam na razie niepotrzebny. My i tak nie mamy żadnych funduszy transferowych. Starałem się zatrudnić dwóch zawodników, no ale niestety oni wybrali inne kluby. Druga sprawa jest taka, że chyba i tak nie bylibyśmy w stanie opłacić im chociażby podpisu za kontrakt, prawda? No bo nasz budżet transferowy wynosi okrągłe zero. Mamy bilans ujemny i właśnie, tutaj jedna kwestia, jak zaczynacie grać Schalke i mnie też to naprawdę bardzo zdziwiło, ale na dzień dobry, dostałem 50 milionów euro. To są oczywiście przychody inne, niestety są one wrzucone w pożyczkę. I ta pożyczka w tym momencie została zwiększona właśnie o te 50 milionów euro, wobec tego ona będzie jeszcze dłuższa. Widzicie, 18 lipca roku 2021 wzięto pożyczkę 50 milionów euro i ona będzie spłacana przez 10 lat, 525 tysięcy euro miesięcznie. Tak to będzie wyglądało, więc ciekawa sprawa, no, żeby zadłużenie pokrywać kolejną pożyczką? No, może i tak musi być. W każdym razie właściwie to wychodzi na to samo, prawda? No i to widzimy teraz, o co chodzi. Sergio Diaz nie może do nas przyjść, ponieważ nie jesteśmy w stanie tutaj zmodyfikować budżetu w ten sposób, aby zapłacić mu za podpis. No ale dobra, no nie ma to nie ma, trudno, gramy składem jaki tutaj zastaliśmy, być może to lepiej, nie wiem czy lepiej czy gorzej. W każdym razie zobaczymy dzisiaj, jak poradzimy sobie z HSV Hamburg, czy z Hamburger Sportverein. No miejmy nadzieję, że tego meczu nie przegramy, bo jak go przegramy, to będzie taka zła wiadomość do piłkarzy, to będzie taka zła wiadomość dla fanów Schalke, że może jesteśmy nieprzygotowani do tego sezonu, że może to nie jest ta droga, nie daj Boże, to może nie jest ta taktyka i tak dalej, i tak dalej. Kolejne wypożyczenie i to jest Stanisław Fechler, tak, możemy go wypożyczyć, bo to jest zawodnik młody, to jest zawodnik, który występuje w drugim zespole
Schalke. Dzisiaj godzina 20:30 i chyba tym spotkaniem też dokładnie będziemy inaugurowali, bo to jest piątek, będziemy inaugurowali drugą Bundesligę, no i chcemy to zrobić w sposób przyzwoity. Na bramce oczywiście Ralf Faramann. Dalej, jeżeli chodzi o prawą obronę, to będzie grał, zaraz to sobie tutaj ustawimy, Malik Thiaw, chyba tak to zrobimy sobie. W środku postawimy na Ko Itakure, a z lewej strony zagra w tej trójce Dries Wouters. I to są oczywiście obydwaj obrońcy grający piłką, chociaż tak mnie kusi, żeby spróbować ich na tej pozycji bocznego, środkowego obrońcy, ale z funkcją wsparcia. Wtedy on będzie grał na obieg jeszcze, ale tutaj mamy wahadełko, no ciekawe jak to będzie funkcjonowało. W sumie to możemy spróbować takiego ustawienia, no nie jest to może najlepszy mecz na takie próby, w sensie mam na myśli HSV, no ale zobaczymy jak oni się będą poruszali. Tu mamy odwróconego, więc to by grało nam, tu jest boczny, wysunięty obrońca, nie mam pojęcia zielonego, nie testowałem jeszcze tej roli w takim dużym zakresie, żeby powiedzieć o niej coś więcej. Zobaczymy, będziemy obserwowali jak się i Wouters i Thiaw tutaj poruszają, czy w ogóle mają zadatki na bycie takimi zawodnikami. Dalej prawe wahadło, tutaj Randfl, na lewym wahadle oczywiście będzie grał Thomas Ovejan, no i środek pola. Tu potrzebujemy zawodnika przede wszystkim defensywnego jednego, który będzie grał z lewej strony, no i tu chyba postawimy sobie na tego Wiktora Palsona, tak mi się wydaje, bo to jest zawodnik doświadczony, to jest zawodnik, który może grać w tej pozycji, natomiast przed nim prawdopodobnie ten Urugwajczyk Rodrigo Zalazar i na pozycji ofensywnego, wysuniętego pomocnika na ten moment postawimy sobie na Marka Rządkowskiego, chociaż oczywiście tutaj też może grać chociażby Blendi Idrizi, 23-letni reprezentant Kosowa. No i dwóch napastników, jeden to jest nękający napastnik, drugi chociaż tu można by było na fałszywą dziewiątkę też postawić, bo wtedy mielibyśmy zawodnika do odegrania, a przy takiej naszej krótszej grze to nie byłoby głupie i można by tu było postawić tego Pieringera, a obok niego Terodę na przykład i to też w sumie nie byłby chyba głupi pomysł. Tu się jeszcze zastanawiam z tym wysuniętym rozgrywającym, czy najlepszą opcją, najlepszym pomysłem byłby jednak Dominik Drexler. Spróbujmy tak to zrobić i z przodu, tak jak mówię, Pieringer plus Terodę na wysuniętym napastniku. Zobaczmy jak to będzie wyglądało w meczu z HSV. Tak naprawdę takiego ustawienia nie, znaczy takie ustawienie było przeze mnie próbowane, natomiast nie było próbowane przeze mnie to ustawienie z tymi rolami, czyli z tymi bocznymi, środkowymi, szeroko ustawionymi obrońcami, ale będziemy sobie widzieć jak to działa albo nie działa. To oczywiście w tym meczu wszystko wyjdzie, więc powolutku sobie tutaj rozpoczynamy spotkanie, przypiszemy numery trzem zawodnikom, którzy pojawiają się na naszej ławce rezerwowych, nowi zawodnicy wyciągnięci z drugiej drużyny Schalke, no i patrzymy jak to wszystko będzie funkcjonowało, czyli Farman, Thiaw, Itakura, Wouters, Randfl, Ovejan, Zalazar, Palsson, Drexler, Pieringer oraz Terodde. To jest nasza pierwsza jedenastka, wygrajmy ten mecz, nie ma to jak dobrze zacząć sezon, prawda? Chociaż tutaj remis z ekipą HSV też nie byłby zły, no i mamy w ogóle tutaj licencjonowany jakby ten cały, nie wiem jak to się nazywa, po fachowemu, po telewizyjnemu, w każdym razie te wszystkie grafiki, prawda, które tu są łącznie z wynikiem, czy z tabelą, zobaczcie, to jest wszystko na licencji oczywiście Bundesligi. Kapitalna sprawa, super rzecz, bardzo klimatyczne, tego niestety nie ma na Białorusi, gdzie gram, no, ale tu to wygląda bardzo, bardzo fajnie. No dobra, rozpoczynamy. Ja sobie od razu zaznaczę tych dwóch środkowych szeroko ustawionych obrońców, żebym widział w jaki sposób oni grają, szczególnie jeżeli chodzi o rozegranie piłki. Jak oni się ustawiają, w jaki sposób oni będą tutaj grali na tym wsparciu, na tej roli i będziemy mogli powolutku jakieś wnioski wyciągać. No, mam nadzieję, że będzie wszystko w porządku. Na biało-czerwono oczywiście przyjezdni, czyli Hamburg, na niebiesko dzisiaj Schalke 04, Gelsenkirchen, no i widzimy, że Hamburg w tym momencie przy piłce. Dobre zagranie teraz do Leibolda na lewą stronę, będzie chyba pierwsza akcja bramkowa, nie, Thiaw wybija i wybija tą piłkę od razu na aut, bez żadnych tutaj ceregieli. Rozpoczynamy to spotkanie. Szósta minuta meczu, na razie bez strzałów i mamy piłkę na połowie rywala. Jest tutaj Ovejan, piłka do Terodde. Terodde mija rywala dribblingiem, Terodde jest już w polu karnym, podłącza się Ovejan, na lewej stronie piłka w pole karne, Draxler, no i tu powinna być bramka na 1-0, wolej naszego ofensywnego pomocnika, ale niestety nie zakończyło się to bramką, a chyba powinno, dobra interwencja golkipera HSV, no i teraz atakują gracze gości, Glacel pod polem karnym, to wszystko się dzieje, Fagnoman do Dawida, Dawid pod polem karnym, Suchonen do Winsheimera, strzał z dystansu, ale radzi sobie z tym strzałem, doświadczony w
Forman. Nie ma żadnego problemu dla naszego golkipera, żeby to obronić. Dwa strzały HSV, jeden strzał Schalke i teraz piłka w poru karnym. Jest gol, ale chyba jest spalony. A wnioskuję to po tym, że po pierwsze kamera się przesunęła w stronę sędziego, po drugie, że był delikatny lak przed strzeleniem bramki. Zobaczymy jeszcze weryfikację i weryfikacja daje nam tutaj gola. Nie było spalonego, Schalke prowadzi od 16 minuty po bramce Dominika Drexlera 1-0. Nie udało mu się na początku, udało mu się teraz. My jednak zażądamy więcej od naszej drużyny i będziemy starali się tutaj jeszcze lepiej grać. Chcemy strzelić bramkę numer 2. Bramka numer 2 uspokoiłaby troszeczkę to spotkanie. Dobry mecz na ten moment, chociaż niskie posiadanie piłki jak na naszą grę, ale być może HSV gra podobną piłkę. Prawdopodobnie tak. Ja nie sprawdziłem absolutnie, jak to wygląda. Tu jest Team Walter i oni grają 5-3-2, podobnie zresztą jak my, i kontrolą posiadania piłki na nastawieniu dosyć ryzykanckim. Więc grają bardzo podobną piłkę jak Schalke. My właściwie gramy tak samo. Na mentalności pozytywnej i tutaj na sporym ryzyku, na wysokim tempie. A granie na wysokim tempie, krótkimi podaniami, no jednak wymaga dobrze tutaj skoordynowanych zawodników. Chyba ja gram na wysokim tempie, tak? To była ta taktyka? Tak, to była ta taktyka. Nie pomyliło mi się, dobra, odrzucamy te zmiany, chyba żadnych zmian nie wprowadzałem, ale w razie czego je odrzucimy, jeżeli jakieś były. Czyli gramy bardzo podobną piłkę, bardzo podobne zresztą ustawienie. Zobaczcie, jak wygląda na ekran średnich pozycji. Oni też mają tutaj zawodników, którzy jeden gra troszkę niżej, to jest zawodnik z numerem 8. U nas to jest czwóreczka, która ma za zadanie wspierać defensywę w momencie, kiedy ci szeroko ustawieni boczni środkowi obrońcy będą się gdzieś tutaj obiegiem chcieli włączyć do akcji ofensywnej. Dobra pierwsza połowa. Dużo podań wymienionych z obydwu stron na dużej celności, ale tego się można było spodziewać. Jeżeli wygramy mecz u siebie z HSV, no to wam powiem, że będę zadowolony bardzo, bardzo mocno, ponieważ tutaj, tak jak mówię, gramy z drugim najmocniejszym zespołem. Jeszcze Werder jest bardzo mocny, okej, to jest taka trójka. Schalke, Werder i HSV, to jest chyba taka trójka do walki o awans. Tak mi się wydaje przede wszystkim i oni są faworytami. Wiadomo, że to może się w trakcie sezonu bardzo pozmieniać i zupełnie inaczej wyglądać, ale mi się wydaje właśnie, że tu te trzy zespoły będą tu zaangażowane mimo wszystko i najwięcej chyba właśnie w walkę o to pierwsze miejsce. Drexler, będzie kolejna sytuacja, ale przerywana akcja naszego ofensywnego, wysuniętego, rozgrywającego. No i Fernandez wybija piłkę do przodu, tam już jest dwóch napastników HSV. Jest dobre zgranie głową do Witzheimera. Witzheimer, ale nie takim strzałem. Tutaj tylko odprowadził piłkę wzrokiem Forman. No i mamy cały czas wynik 1-0 dla ekipy w niebieskich strojach. Itakura, dobrze do Tiała. Gdzieś mi zniknęło to zaznaczenie tych, bo była przerwa. Albo gdzieś kliknąłem, dobra, teraz będę ich widział. Pewnie nie za wiele tu będzie takich momentów, kiedy sobie ich zaobserwujemy akurat w tym spotkaniu. Oni grają naprawdę szeroko, niemal jak boczni, no jak wahadłowi, tak? Zobaczmy, Tiał się tu podłącza do akcji niczym skrzydłowy w tym momencie i dlatego bardzo ważne jest to, żeby tutaj zostawał Palson, żeby on asekurował zostającego samego tutaj Itakurę, prawda? No to jest ten taki mechanizm, który musi działać. Drexler, ostry kąt, no druga sytuacja dla tego zawodnika, trzecia właściwie w tym meczu, no ale druga taka bramkowa, gdzie on tego gola strzelić powinien. Jeszcze piłka wraca od razu na połowę Hamburgera. Randfl z prawej strony, Randfl na wysokości pola karnego, będzie centra, zamyka to Terodę, on znakomicie gra głową, ale jednak Fernandez, no bramkarz ma rzecz jasna tutaj no większy zasięg, bo może używać rąk, no a tylko Terodę tutaj z główką. Jest Zalazar, piłka w pole karne, nie mam rzutów rożnych ustawionych tak naprawdę na Schalke, jak zwykle zresztą. Wouters do Zalazar, Randfl, strzał z dystansu i Fernandez nad poprzeczką. Dobrze prowadzimy to spotkanie na ten moment, mamy przewagę. Powiem wam, że jestem mile zaskoczony tym, jak gra Schalke na ten moment. Do tej 55 minuty naprawdę wygląda to dobrze. Tiał, jeszcze Zalazar, jeszcze Urugwajczyk do Randfla, ten z dystansu i Fernandez znowu musi tutaj, ależ jest teraz testowany, sprawdzany goalkeeper przyjezdnych, no cały czas rzuty rożne, cały czas strzały w kierunku bramki przyjezdnych, no i są te sytuacje i bardzo dobrze, bardzo mnie to cieszy, bo jesteśmy faworytem tej drugiej Bundesligi, powinniśmy po prostu robić swoją robotę, tak? Bez żadnych tutaj problemów, bez żadnych tutaj wpadek. Mam nadzieję, że tak będzie. Ci zawodnicy są bardzo fajnie ustawieni blisko siebie w kontekście defensywnym, kiedy ta piłka jest przy nogach rywala i bardzo też to fajnie wygląda. Drexler
Zalazar, zobaczmy, Zalazar do Ranfla, Ranfl, no i tutaj, zobaczcie, co się tutaj dzieje. Nawet ten Tiał, czyli boczny środkowy obrońca, ze funkcją wsparcia jest ustawiony wyżej momentami, niżli wahadłowy. Oczywiście on go teraz prawdopodobnie, tak, prawdopodobnie tą rolę mu zdubluje i wyjdzie do podania. Naprawdę ciekawie to wygląda. No, powiem wam, że ta rola coraz bardziej mnie tutaj intryguje, no i będzie trzeba ją w szerszej perspektywie na pewno wypróbować. Owejan, Owejan, dobre podanie do Terody, Terody, tam wychodzi Pieringer, to musi być 2-0. Setka, kolejna setka, jak nie Drexler, to Pieringer i tu powinno być już 2-0 w tym momencie dla Schalke. Schalke jest lepsze, Schalke ma expected goals na poziomie 1,16, Hamburger tylko 0,2. Jesteśmy zespołem no konkretniejszym w ofensywie, no ale też takim, który tworzy sobie więcej sytuacji. Bardzo wysoko pressingiem gra HSV, co przy naszych krótkich podaniach może za chwilkę sprowokować jakiś błąd, no ale oby tak nie było. Terode będzie teraz atakował pressingiem zespół Schalke. Nie wiem, co robi tutaj ten zawodnik, pewnie próbuje uniemożliwić podanie do bocznego obrońcy, ale mamy Itakure, ten do Drexlera, dobra piłka do Zalazara, Terode, jest Pieringer, dobrze, tu wychodzimy teraz z akcją, Pieringer z dystansu i Fernandez broni po raz kolejny, bardzo dobry występ, trzeba to powiedzieć, golkipera HSV i naprawdę on tutaj gra dobry mecz, który no, w którym niejednokrotnie ratował skórę swojemu zespołowi. 70. minuta, myślę, że będziemy robić sobie jakieś zmiany, szczególnie tutaj Terode, no wydaje się, że ta jego niska ocena, okej, no możemy wystawić tu Bierona Krasniki, czyli zawodnika, który ma 19 lat wprawdzie, no ale spróbujmy, mamy dobry wynik, więc dlaczego go tutaj nie wrzucić, myślę, że to jest dobry pomysł, natomiast też Wiktor Paulsson, ja bym go nie zmieniał, bo to jednak defensywny pomocnik, oczywiście może tu wejść Florian Flick, ale poczekajmy jeszcze, ewentualnie Flick za Zalazara, prawda, to będzie taki defensywniejszy, powiedzmy zawodnik, który będzie miał za zadanie ubezpieczać środek pola, no mogłem mu tu rolę też dać obrona, ale nie przesadzajmy, Pieringer, dążmy do drugiej bramki, nie brońmy tego wyniku, bo to jest tylko 1-0, lepiej zdobyć drugą bramkę niż się bronić i obgryzać paznokcie, co się stanie, może będzie 1-1, a może nie, dążmy do drugiej bramki, nawet kosztem jakiegoś ryzyka, bo tu jest spore ryzyko, jak widzimy zresztą na ekranie ustawienia HSV, no jeżeli tu pójdzie długie podanie, to nie wiem, czy zdąży wrócić Tiał, na pewno nie zdąży wrócić Wouters, a zostanie sam na sam nasz obrońca. Więc bardzo, bardzo tutaj ryzykownie gramy, ale gramy tak naprawdę ofensywnie. I tak ma grać Schalke właśnie, bo jesteśmy w drugiej Bundeslidze. Schalke jest faworytem do awansu i to my musimy dominować każdego. Tutaj rywala Słupek teraz ratuje HSV. No mamy niesamowitą liczbę sytuacji. Dobrze to wygląda. Powinniśmy tu prowadzić już naprawdę 2-0, jak nie 3. Jakby było 3-0, to nikt nie powinien tu być obrażony. Niestety, mamy kontuzję Drexlera. Jeden z najlepszych zawodników w tym meczu. Zawodnik, który no, zdobył bramkę w 16 minucie, schodzi teraz kontuzjowany. Miejmy nadzieję, że to nie jest długa kontuzja, bo Schalke ma swoje problemy finansowe, to wiemy. Kadrowo też nie jest wesoło, no a gdyby nam się tutaj odpukać, tfu, Drexler skontuzjował na dłużej, no to mamy niesamowity problem, prawda? Mamy niesamowity problem i nie wiem, czy będziemy w stanie się po tym fakcie pozbierać. Wouters jest tutaj, Kittel, no i obronił to Forman i teraz łapie piłkę. No to są takie, widzicie, nie ma Hamburga cały mecz, nie są w stanie oni zrobić akcji. No mieli tam jakieś strzały, ale umówmy się, Schalke jest lepsze. Tutaj to prawe, to lewe wahadło nam tutaj fajnie działa. Prawe zresztą też bardzo mocno się pokazuje, ale generalnie jak sobie sprawdzimy statystyki chyba naszego zespołu, to tu będziemy mieli z tej prawej strony większe zagrożenie niż z prawej, czyli po stronie Owejana. Tak, Randfle tylko 45 prób podań, natomiast Owejan dwa razy więcej, 93 i on tutaj tworzy, ale tworzy Zalazar. Zobaczcie, on nam zrobił 7 kluczowych podań, to jest naprawdę dużo, a zdjąłem go z boiska, wszedł za niego Flick, który gra troszeczkę defensywniej. No, ale to jest kwestia już troszeczkę taka taktyczna, chociaż nie do końca, tak jak mówię, chce się tutaj wycofać. Krasniki, Paulsson, dobra piłka do Rządkowskiego, znowu będzie sam na sam sytuacja 2-0. Mark Rządkowski, pierwsze trafienie w sezonie tego zawodnika, no i Schalke ogrywa HSV bardzo pewnie. 2-0 w 87 minucie. To jest naprawdę dobre spotkanie. No i ta taktyka ustawiona przez menadżera piwarskiego działa. Ta taktyka jest taktyką dobrą. Ta taktyka pokazuje, że Schalke może grać tak w piłkę i też po raz kolejny ta taktyka pokazuje, że przenoszenie formacji ze świata rzeczywistego na Football Managera oczywiście nie mija się wcale z celem i jest bardzo dobrym pomysłem, no bo
wiadomo, Football Manager w jakimś tam stopniu jednak oddaje te umiejętności tych zawodników i to, jak oni są nastawieni, no i też przez to oddaje taktykę, która jest w rzeczywistości i ona działa, no są wahadłowi, no to grają wahadłowi, jest trzech dobrych środkowych obrońców, akurat Kamiński nam wypadł, no to oni grają w piłkę i tak to dzisiaj wygląda. Brawo dla Schalke, brawo za ten mecz, naprawdę jeszcze, żeby to był wyrównany mecz, to można by mówić, że może mamy szczęście, może nie, ale to nie było wyrównane spotkanie. HSV w tym meczu po prostu było zespołem ewidentnie słabszym. Teraz sytuacja, no i broni, nie, poprzeczka. Nie, to była poprzeczka. Zróbmy tu już tą zmianę taktyczną, czyli Flika sobie cofniemy już na funkcję obrony. On będzie tutaj miał zadanie, za zadanie z Palsonem. Nawet Palsona chyba cofnę sobie tutaj jako pomocnika odbierającego piłkę, ale on będzie tutaj zawodnikiem już wycofanym przed samą linię defensywy. Już te 2-0 to jest taki wynik, którego można bronić, bo nawet jak się stanie coś złego, no to rzecz jasna, to jest tylko jedna bramka ewentualnie, która da kontakt Hamburgowi, ale tu już im braknie czasu. No i tu jest spalony, więc będzie pierwsze zwycięstwo. Brawo ekipa, brawo Schalke, pokonujemy jeden z najsilniejszych zespołów obok nas w drugiej Bundeslidze i to pokonujemy ich bardzo wyraźnie. No te 11 strzałów, one nie oddają tego, jak grał Hamburg, bo tu się może wydawać wyrównany mecz, ale tak jak widzieliśmy, to nie był wyrównany mecz. Schalke absolutnie miało w tym meczu przewagę i zasłużenie zdobywa pierwsze 3 punkty. Kapitalne wejście w sezon i miejmy nadzieję, że ten sezon będzie tak samo udany jak cały mecz dzisiejszy z Hamburger Sportverein. Niestety zerwanie więzadeł stawu promieniowo-nadgarstkowego powoduje, że Dominik Drexler nie zagra przez 6 tygodni. I to jest naprawdę długa, długa przerwa tego zawodnika. Ponad miesiąc, półtora miesiąca będzie go zastępował w pierwszym składzie Mark Rządkowski. Niestety, czasami tak się dzieje. Mamy Rodrigo Zalazara w razie czego, a za niego zawsze może grać tutaj Blend Idrizi. Też całkiem niezły zawodnik, więc myślę, że w środku pola sobie spokojnie poradzimy. Mamy Floriana Flika. Jakoś to wszystko sobie ogarniemy. Szkoda, że tutaj Dany Laca nam wypadł, bo to jest też bardzo dobry zawodnik. To jest przede wszystkim doświadczony piłkarz, wychowany w Schalke, więc on serce na pewno tu odda za ekipę i będzie jej w drugiej Bundeslidze pomagał, jak tylko oczywiście będzie już mógł wrócić po kontuzji. Ja Wam dziękuję serdecznie za odcinek. Udany odcinek. Brawa jeszcze raz dla ekipy niebieskich. Będzie dobrze. Pozdrawiam Was. Trzymajcie się. Cześć.